Fragment z Ewangelii Mateuszowej. Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Sam Bóg prowadzi świętego Józefa w tej trudnej dla niego sytuacji. Józef otrzymuje jasną odpowiedź na trapiące go dylematy. Teraz już wie, że to wszystko ma głębokie podłoże w Bożym planie wobec Maryi i wobec całej ludzkości. On pozostaje sługą tego planu. Wchodzi całym sobą w zadanie Ojca dla Bożego dziecięcia. Czyni tak, jak mu poleca Boży posłaniec, jest posłuszny, poddany, ufny i oddany sprawie Jezusa. My jesteśmy wezwani, by wchodzić w sposób postępowania świętego Józefa. Tu chciałbym przypomnieć świętą Teresę od Jezusa, Teresę z Awila, reformatorkę karmelitów. Teresa od Jezusa zawsze woziła ze sobą na nową fundację obraz świętego Józefa. W kościołach przy klasztorach karmelitańskich jeden z ołtarzy był zawsze dedykowany świętemu patriarsze z Nazaretu. Jego figura stała przy jednym z wejść do klasztoru, a przy drugim ustawiano figurę Matki Najświętszej. Maryja z Józefem uczy nas życia podporządkowanego tajemnicy Jezusa. Wszystko dla Niego, wszystko by zadbać o Boży plan, by spełniła się Boża wola, tak jasno objawiana i wypowiedziana w głosie anioła. Zwiastowanie Maryi i swoiste zwiastowanie Józefowi łączą się w tajemnicy ich życia dla Jezusa. Prośmy w naszym dzisiejszym dziesiątku różańca o zgodę na Bożą wolę i o radość z tego, że możemy pełnić tą wolę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia. Pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.